Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Prawda o stworzeniu należy do objawienia. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 15 stycznia 1986 roku. Prawda o stworzeniu jest przedmiotem i treścią wiary chrześcijańskiej. Jest wyraźnie ukazana jedynie w objawieniu. Nie znajdujemy jej, pomijając nieznaczne ślady, ani w żadnej pozabiblijnej kosmologii mitologicznej ani też w spekulacjach największych nawet filozofów starożytności jak Platon czy Arystoteles, choć filozofowie ci posiadali dość zaawansowane pojęcie Boga jako bytu ze miar doskonałego, jako absolutu. Prawda o zależności świata i bytów przygodnych, niekoniecznych od tegoż absolutu jest dostępna dla rozumu ludzkiego. Niemniej ujęcie tej zależności, jako stworzoności, a więc na gruncie prawdy o stworzeniu, należy wyłącznie do objawienia Bożego i w tym znaczeniu jest prawdą wiary. Jest to prawda głoszona na początku w wyznaniach wiary, poczynając od najstarszych takich jak symbol apostolski, wierze w Boga, stworzyciela nieba i ziemi, symbol nicejsko-konstantynopolitański, Wierzę w Boga, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, aż do credo populidei Pawła VI. Wierzymy w jednego Boga, stwórcę rzeczy widzialnych, do jakich należy świat, w którym żyjemy, oraz niewidzialnych, jakimi są czyste duchy, które nazywamy też aniołami, stwórcę również duszy duchowej i nieśmiertelnej każdego człowieka. W chrześcijańskim kredo miejsce prawdy o stworzeniu świata i człowieka przez Boga jest podstawowe, gdyż prawda ta odznacza się szczególnym bogactwem treści. Nie tylko bowiem mówi ona o powstaniu świata w wyniku stwórczego aktu Boga, ale objawia Boga jako Stworzyciela, Bóg, który mówił przez proroków, a na końcu przez Syna, daje poznać wszystkim, którzy przyjmują Jego objawienie. Nie tylko, że On właśnie stworzył świat, ale przede wszystkim, co to znaczy, że On jest Stworzycielem. Pismo Święte, Stary i Nowy Testament w całości jest przeniknięte prawdą o stworzeniu i o Bogu Stworzycielu. Od stwierdzenia tej prawdy rozpoczyna się pierwsza Księga Biblii, Księga Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Do tej prawdy powracają liczne teksty biblijne, ukazując, jak głęboko przeniknęła ona wiarę Izraela. Przytaczamy tylko niektóre. Z Psalmów. Do Pana należy Ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził. Twoje jest niebo i Twoja jest Ziemia. Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia. Morze jest Jego własnością, bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. Przez słowo Pana powstały niebiosa. Bo On przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć. Błogosławieni jesteście przez Pana, co stworzył niebo i ziemię. Tę samą prawdę wyznaje autor Księgi Mądrości. Boże przodków i Panie Miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim Słowem. Prorok zaś Izajasz głosi Boga Stwórcę, przemawiającego w pierwszej osobie. Jam jest Pan, uczyniłem wszystko. Niemniej wyraźne świadectwa zawiera Nowy Testament. Na przykład prolog do Ewangelii Janowej. Na początku było Słowo, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Zaś w liście do Hebrajczyków czytamy: Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Prawda wiary o stworzeniu wyraża myśl, że wszystko, co istnieje poza Bogiem, zostało przez Niego powołane do istnienia. Znajdujemy również w Piśmie Świętym teksty, które o tym mówią w sposób wyraźny. W ten sposób przemawia matka siedmiu synów z Księgi Machabejskiej, dodając odwagi najmłodszemu z nich, aby wobec groźby śmierci wyznawał wiarę Izraela. Spojrzyj na niebo i ziemię. Z niczego stworzył je Bóg, i ród ludzki powstał w ten sam sposób. W liście do Rzymian czytamy, że Abraham uwierzył Bogu jako temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do życia. Stworzyć więc to znaczy uczynić z niczego, powołać do istnienia, czyli ukonstytuować byt z nicości. Pismo święte ukazuje to znaczenie, poczynając od pierwszego słowa Księgi Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Odpowiednikiem stworzył jest termin hebrajski bara, który oznacza działanie o niezwykłej mocy, którego jedynym podmiotem jest Bóg. Znaczenie interwencji Boga na początku jest coraz lepiej rozumiane w refleksjach podejmowanych w czasach po wyjściu, a druga księga machabejska przedstawia ją ostatecznie jako tworzenie z niczego. O tworzeniu z niczego kreacjo ex nihilo, dokładniej ex nihilo sui et subiecti, mówią z kolei ojcowie Kościoła i teologowie, którzy dostarczają dalszych wyjaśnień na temat owego działania Boga. W akcie stworzenia Bóg jest sprawcą wyłącznym i bezpośrednim nowego istnienia. Nie ma tu mowy o obecności przed tym aktem jakiegokolwiek tworzywa. Bóg jako Stwórca jest niejako poza stworzeniem, a stworzenie jest poza Bogiem. Równocześnie stworzenie w całości i bez reszty zawdzięcza Bogu to, że istnieje, to, że jest i czym jest, gdyż w całości i bez reszty pochodzi od Boga, z Jego mocy. Można także powiedzieć, iż poprzez tę stwórczą moc, wszechmoc, Bóg jest w stworzeniu, a stworzenie w nim. Jednakże ta immanencja Boga w niczym nie narusza właściwej dla Niego stwórczej transcendencji wobec wszystkiego, czemu daje istnienie. Kiedy apostoł Paweł stanął na atańskim Areopagu, w taki sposób odezwał się do zebranych tam słuchaczy, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej. Znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie. Nie znając, Bóg, który stworzył świat i wszystko na Nim, On, który jest Panem nieba i ziemi. Rzecz znamienna, że Ateńczycy, którzy uznawali wielu bogów, pogańskie wielobóstwo, tych słów o jednym Bogu stworzycielu wysłuchali bez sprzeciwu, i to również zdaje się potwierdzać, że prawda o stworzeniu stanowi punkt zbliżenia w stosunku do ludzi wyznających różne religie. Może jest to prawda w jakiś pierwotny i elementarny sposób zakorzeniona w wielu religiach, chociaż nie posiadają one dostatecznie jasnych pojęć jak te, które zawarte są w Piśmie Świętym. Dzisiejsza katecheza odnosi się do pierwszego artykułu składu apostolskiego Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Jest to druga z kolei katecheza na temat stworzenia, a przede wszystkim na temat Stworzyciela. Prawda o stworzeniu jest prawdą objawioną, jest prawdą wiary. W swojej istotnej treści nie jest ona dostępna dla ludzkiego rozumowania i nie doszli do niej filozofowie. W sposób niewyraźny, niejasny zawiera się jednak w różnych religiach poza chrześcijańską, poza objawioną w Starym i Nowym Testamencie. Ludzki rozum dochodzi do tego, że wszystko, co istnieje, w sposób przemijający w sposób niekonieczny musi mieć swoje ostateczne oparcie, swoje źródło w bycie koniecznym, czyli absolutnym. Tyle rozum. Ale rozum sam nie mówi, że to oparcie znaczy stworzenie, a stworzenie znaczy powołanie do istnienia z nicości. Tak więc prawda o stworzeniu jest całkowicie prawdą objawioną, przy czym źródła objawione to znaczy pismo święte. Przede wszystkim, Stary i Nowy Testament? Mówią nam nie tylko i nie tyle o tym, że Bóg stworzył świat. Co to znaczy, że Bóg stworzył świat? Ale jeszcze więcej mówią nam o tym, co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem. Dzisiaj przede wszystkim zatrzymujemy się przy tej prawdzie, która jest zapisana w Piśmie Świętym, poczynając od pierwszych słów, a mianowicie, że Bóg Stworzył świat. Pierwsze słowa Biblii z Księgi Rodzaju mówią właśnie o tym na początku stworzył Bóg, niebo i ziemię. I potem ta sama prawda powtarza się w różnych formach i w różnych miejscach Pisma Świętego Starego, a potem Nowego Testamentu, zwłaszcza tę prawdę o stworzeniu świata z niczego na różne sposoby powtarzają. Psalmy, również prorocy, Izajasz. W Nowym Testamencie, zwłaszcza u świętego Jana, pojawia się zupełnie nowy wyraz tej prawdy. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, przez nie się stało wszystko, co się stało. Nowy wyraz prawdy o stworzeniu, który równocześnie każe nam głębiej wniknąć w to, co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem, ale o tym będzie mowa później. Sama prawda o stworzeniu to znaczy sam wyraz stworzyć. Posiada znaczenie zupełnie szczególne, znane tylko w Biblii i tylko na gruncie Biblii zrozumiałe. Trzeba bowiem naprzód spotkać się z tajemnicą Boga Wszechmogącego, żeby pojąć, że ten Bóg może powołać do istnienia z nicości. To nie jest dostępne dla żadnej innej mocy, dla żadnej stworzonej mocy, tylko wyłącznie dla Wszechmocy. Wszechmocny Bóg jest stworzycielem. Ta prawda więc jest pierwszą prawdą naszej wiary. Ona tłumaczy początek istnienia wszystkiego, co istnieje, co kiedyś zaczęło istnieć i co nadal istnieje. Wszystko to, co istnieje, chociaż bezpośrednio zależy od różnych przyczyn stworzonych, tak zwanych przyczyn drugich, ostatecznie znajduje swoje oparcie i swoje źródło w tej pierwszej przyczynie, którą jest Stwórca, Stworzyciel Nieba i Ziemi. W tej prawdzie my, chrześcijanie, jak i wyznawcy Starego Testamentu czy muzułmanie, spotykamy się z przedstawicielami różnych religii. We wszystkich religiach, również pozachrześcijańskich, w jakiejś mierze ta prawda o stworzeniu i o Bogu jako Stworzycielu się zawiera? Jest to prawda pierwsza i podstawowa. Na niej się opiera cała nasza wiara, wszystko, co w dalszym ciągu wyznajemy w naszym kredo. Trzeba, ażebyśmy stale na nowo tę prawdę umacniali w naszej świadomości. Trzeba, żebyśmy tę prawdę wyznawali, zwłaszcza wtedy, kiedy obcujemy ze stworzeniem, byśmy tak jak wyznają psalmiści, podziwiali dzieło stworzenia, a raczej podziwiali Stwórcę poprzez dzieło stworzenia. To jest jak gdyby pierwszy oddech naszej modlitwy. Takiego oddechu. I takiej modlitwy życzę wszystkim, zwłaszcza na początku nowego roku, zarówno obecnym tu pielgrzymom, jak i wszystkim rodakom w Ojczyźnie. di volontà sua si può in cielo e in terra Padre nostro, nostro quotidiano da noi bisogna che dimitte noi c'è la vita nostra si può dei nostri vittimi e vittori nostri Etre no sinduka intentaziore zer liberano shamama